Wszyscy krzyczymy, ratujmy polski boks, a wszyscy mają w dupie to, co się dzieje. I jedyne, co słyszę od nich, to albo nie wiem, albo nie słyszę nic. Także kurczę, no, wydaje mi się, że nie tak to powinno wyglądać. Cześć panowie, hej Polsat, co słychać, dajcie w końcu znać. Słowa typu, my mamy jakieś problemy wewnętrzne, nie interesuje mnie, nie interesuje to mojej rodziny, nie interesuje to banków, którym ja płacę ratę, a muszę je płacić na czas, nie interesuje mnie. To jest moja praca, ja tak zarabiam na życie. Proszę powiedzieć, co robimy, proszę się odezwać jak dorośli ludzie. I wychodzi ogromna kupa, której nie ma siły nikt sprzątnąć, a nawet ona się nie mieści w popersa. Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztabskiej Porębie. Chciałbym też tak zrobić, ale sam rozumiem. To jest Box, a razem z Dominikonem Jerzewski, chyba tuż po treningu. Witam serdecznie po treningu i w sumie to w moim drugim domu, czyli na sali treningowej. Także generalnie rzecz biorąc i tu czuję się dobrze, ale akurat złapałeś mnie na sali treningowej. No właśnie, na sali treningowej jesteś od dawna i dzwonię do ciebie przez Skype'a pilnie dlatego, bo zrobiłeś trochę zamieszania swoim wpisem wczoraj na mediach społecznościowych. Oznaczyłeś profil Polsat Boxing Promotion i zapytałeś, co się dzieje, gdzie twoje walki, czy można prosić o jakiś kontakt. Nie jestem w stanie teraz z głowy przytoczyć dosłownie tych słów, ale mniej więcej w ten sposób ich zaczepiłeś. O co tu chodzi, czemu tak długo bez walki, czemu ta walka się tak długo odwleka? Przypomnę dla tych, którzy nie pamiętają, że gdzieś chyba na początku roku w styczniu była ogłoszona twoja walka, która miała odbyć się w lutym. O pas WBA Intercontinental, ta walka została przełożona na czas nieokreślony i obecnie chyba nic nie wiadomo. Wiesz co, krótko zwięźli na temat, żeby po prostu nakreślić tą całą sytuację, jak to wygląda z mojej perspektywy, a wygląda to bardzo prosto. Ja osobiście nie mam kontaktu z władzami czy z osobami zarządzającymi Polsat Boxing Promotion. Jest to tylko na dzień dzisiejszy kontakt przez mojego menedżera Krystiana Karzyszkę. I brak odpowiedzi lub odpowiedzi na zasadzie czekać słyszę od grudnia, stycznia, lutego, dalej słyszę ciągle czekać na co, ja się ciągle przygotowuję, trenuję, do czego, nie wiem, kolejny termin, nie wiem, w ogóle czy będzie, nie wiem, jedyne co słyszę od nich to albo nie wiem, albo nie słyszę nic. Także kurczę, no, wydaje mi się, że nie tak to powinno wyglądać. Niestety ja, tak jak napisałem, i jako sportowiec, ale nie tylko jako sportowiec, ale również jako człowiek, ja potrzebuję odpowiedzi. Panowie, albo zachowujemy się jak dorośli i dajemy sobie dorosłe odpowiedzi i robimy to dalej, albo panowie, trzeba coś z tym zrobić, bo nie może tak być, że ja jestem pół roku bezrobotny, bo nie wyobrażam sobie, albo ci ludzie musieliby zrozumieć, w jakiej ja jestem sytuacji, albo co ja mam w głowie i o czym ja myślę. Jeżeli to ja bym na pół roku zabrał im pracę i zwlekał na zasadzie albo wam ją dam, albo nie dam, zastanowię się, jeszcze dam znać, poczekajcie, zastanówcie się. Słysząc te słowa, myślę, że generalnie każdy by się delikatnie zdenerwował, ale ja na razie kulturalnie zadaję pytanie. Cześć panowie, hej Polsat, co słychać? Dajcie w końcu znać. Właśnie widzę, że rwiesz się do walki. To już nie jest pierwsza taka sytuacja, kiedy twoja walka została odwołana. Pamiętam, jak już jechałeś na ważenie jednej z tych gal i walka została chyba wtedy zupełnie odwołana, tak? No wiesz, ile razy, wiesz, powiem ci tak, ja generalnie staram się zawsze zachować fason, no ale ile razy można być przysłowiowo kopanym w dupę, tak? To nie jest pierwsza sytuacja z moją osobą, gdzie jestem przysłowiowo kopnięty, no a nie jestem też już gówniarzem ani żadnym szczylem, żeby się ciągle na to godzić, wiesz, i ciągle pozostawać, wiesz, taki delikatnie zasmucony sam w domu i tłumacząc sobie i wiesz, gdzieś rodzinie, że ta praca nie jest taka ani inna. Mi tutaj nie chodzi o żadnego szkierzale, mi tutaj nie chodzi na tym, żeby ktoś się na tym użalał. Po prostu panowie, robimy to, czy nie robimy? Bo słowa typu, my mamy jakieś problemy wewnętrzne, nie interesuje mnie, nie interesuje to mojej rodziny, nie interesuje to banków, którym ja płacę ratę, a muszę je płacić na czas, nie interesuje mnie. To jest moja praca, ja tak zarabiam na życie. Proszę powiedzieć, co robimy, proszę się odezwać jak dorośli ludzie. I to jest tylko jedna moja prośba i tyle. No chyba nie wymaga zbyt wiele, Piotr, co? No nie. Wiesz co, to jest faktycznie dziwna sytuacja. Większość z nas jest przyzwyczajonych do tego, że jeżeli coś w pracy nie idzie, to mogą tą pracę zmienić, mogą gdzieś czegoś poszukać. Ty nawet nie możesz w tej chwili, zdaje się, że jesteś podpisany na kontrakcie i nie mógłbyś na przykład znaleźć sobie jakiejś opcji za granicą. To nie jest tak, wiesz, oczywiście. Są pewne rzeczy zapisane w kontrakcie, ale też uważam, że jeżeli podpisujemy ten kontrakt, to się z niego wywiązujemy i zachowujmy się jak dorośli ludzie, tak? Ja
nigdy nie narzekałem na kontrakt z Polsatem i wręcz nawet w rozmowie w wywiadzie chyba z tobą wręcz mówiłem w samych superlatywach o tym, tak? Ale no panowie, kurczę, jeżeli gramy fair, to grajmy fair i ja też będę mówił otwarcie, jak sprawa wygląda. Teraz nie jest to fair wobec mnie, także trzeba to jakoś tutaj wyprostować i tyle. Cały czas jest droga otwarta. Albo robimy lewo, albo prawo, ale musi być decyzja, bo jak będziemy stali na środku, to ani oni nic nie zrobią, ani ja. A denerwuje mnie troszeczkę, wiesz, brak odpowiedzi w moją stronę, nieodbieranie telefonów, albo zwodzenie mnie słowami, poczekaj, na co? Bo nie rozumiem na co, wiesz, i do kiedy. No dobra, to powiedzcie na co i do kiedy, to też nie potraficie odpowiedzieć. No to po co my w ogóle to robimy? Nie rozumiem. Wiesz, ja ci powiem tak, że, przepraszam, że ci jeszcze wejdę w słowo. Z mojej strony nigdy nie ma czegoś takiego, że coś była odwołana walka, że ja dostałem kontuzji, broń Boże. Ja nieraz wychodziłem do walki z kontuzją. Ja wygrywam, przegrywam, ja to rozumiem, ale zawsze daję 100% siebie. I to chcę dawać. I to jest moja praca. I ja tutaj wielkich wymagań nie mam tego spełniania tych rzeczy, o których rozmawialiśmy i tyle. Chciałem się właśnie o to zapytać, dlaczego ta walka została odwołana? Czy masz jakby oficjalną informację, dlaczego nie zawalczyłeś o ten pas WBA Intercontinental? No właśnie, to jest do mnie poszła rozmowa typu mamy problemy wewnętrzne, okej, macie, wy, ja nie mam, ze mną nigdy nie ma problemów, okej, co dalej? Nie wiemy. Zwodzenie mnie typu ta walka jest przełożona, gdzie ja się dowiaduję tak naprawdę z dobrego źródła, nieoficjalnie, ale dowiaduję się z bardzo dobrego źródła, że mój oponent, który miał ze mną walczyć o ten pas, stoczy walkę w Niemczech niebawem, w kwietniu, no to świadczy o tym, że po prostu ta walka nie jest podtrzymana. Także no nie róbcie mnie balona, tylko no powiedzcie co dalej. No ja tylko czekam na to, co dalej. Pytam się, no niestety, kurczę, jest mi też bardzo przykro. Ja bym wolał to załatwić inaczej. Jest afera związana troszkę z moją osobą, ale to jest afera w związku z tym, że ja po prostu staram się jako człowiek dowiedzieć, co dalej, tak? Bo nie wiem, co dalej. No, chciałbym ci powiedzieć dużo, ale sam nie wiem, co dalej. Przez chwilę myślałem, że może ten projekt umarł, ale wchodząc na ich media społecznościowe, to jednak cały czas kontynuują swoją działalność, przynajmniej jeżeli chodzi o reklamę. Wrzucane są kolejne posty, czyli chyba jakieś plany są. Możliwe, aczkolwiek na moje prośby i wpisy i prywatne wiadomości nikt nie odpowiada, tak jakbym, wiesz, ja umarł, jeżeli oni uważają, że ja umarłem, to trzeba to napisać jasno i klarownie, kończymy albo robimy dalej, a nie olewajmy się, bo naprawdę ja nigdy nikogo nie olewałem. I tyle. I naprawdę, powiem ci generalnie rzecz biorąc, to no, nieeleganckie jest to zachowanie, uważam, w stosunku do mnie, ale też cały czas ja staram się zachować elegancję i po prostu gram fair, pytając się grzecznie, czekając grzecznie na odpowiedź, której nie otrzymuję. Jak się w tej chwili trenuje? Już mieliśmy kilka takich sytuacji w polskim boksie. Michał Cieślak wielokrotnie przekładana była ta walka. Pamiętam, jak bardzo narzekał z Makabu, też przy okazji innych walk, że walki są przekładane i że nie wie, kiedy zawalczyć, bo ciężko się wtedy przygotować. Wiemy, że Różański praktycznie 2 lata nie boksował, czekając na szczęście się doczekał na walkę o pas. Czy to jest bardzo ciężka sytuacja teraz nie mieć tej daty? Piotrek, ja ostatni raz boksowałem we wrześniu. We wrześniu powiedziano mi po walce wygranej mojej, że wszyscy są zadowoleni, bo były w niej emocje i oni potrzebują emocji, także potrzebują emocji na grudzień. Na grudzień szykując się na koniec listopada dowiedziałem się, że potrzebują tych emocji na styczeń. W styczniu, że na luty. W lutym powiedziano mi, że jest przełożone na marzec, jeżeli chcę. Ja powiedziałem, że raczej nie, to okej, to w kwietniu, a teraz dowiedziałem się wczoraj, że kwietnia również nie będzie. Także przekładane, ale co? Coś, czego nie ma? To co my przekładamy? Nie rozumiem. Nie przekładamy nic, bo tego nie ma, a teraz porównując siebie w tym momencie do Cieślaka i do Różańskiego, oni na koniec dostali duże walki, dostali kasowe walki, dostali walki bardzo znaczące, a ja niestety zostaję z ręką w nocniku. I każdy może, wiesz, to inaczej postrzegać. Ja rozumiem. I będą dobre głosy, i będą hejty. Ja rozumiem. Każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie. Ale chodzi o to, że ja bym chciał się po prostu dowiedzieć tylko i wyłącznie, panowie, co dalej? Powiedz mi, czy w tej chwili w swojej karierze to jest po prostu chęć dania kolejnych emocjonujących walk, stoczenia walk, za które zarobisz, czy masz jeszcze te ambicje sportowe, pokazanie czegoś na tej arenie międzynarodowej, gdzie no, ta walka ci się bardzo nie udała w Londynie? Czy masz ambicje zmazać kiedyś tą plamę i chciałbyś właśnie zdobywać te pasy interkontynentalne, żeby kiedyś mieć jeszcze jedną taką szansę? Piotrek, wielu zawodników, czy mojego pokroju, czy lepszych, czy gorszych, myślę, że nie podniosłoby się po tak mocnej porażce, jaką ja dostałem, że tak powiem. Ja się troszeczkę
gdzieś tam przekonałem później, że moje życie sportowe nie jest łatwe, bo albo dostaję walkę o mistrzowski pas z poważnym zawodnikiem na 5 dni przed walką, albo dostaję 2 miesiące na przygotowania, a 5 dni przed walką mi ją odwołują. Także nie jest to łatwe, aczkolwiek tak wygląda nasze życie. Ja z tej porażki potrafiłem się podnieść, 2 razy zwyciężyłem. Może to nie były, że tak powiem, walki mistrzowskie, aczkolwiek pokazują, że ja dalej jestem w stanie walczyć. Czy wygrywać, czy przegrywać, to pokaże życie, ale jestem w stanie walczyć na 100%, tak? Ja na pewno chciałbym pojedynków co najmniej średnich, mam nadzieję, że dużych, ale też, wiesz, 10 lat trenuję po to, nie żeby teraz, wiesz, się z kimś gdzieś tam wyzywać przez internet, tylko naprawdę 10 lat nie tyle trenuję, bo trenuję dużo dłużej, tylko 10 lat jestem w sporcie zawodowym w tym roku i naprawdę nie po to, żeby teraz, wiesz, domagać się gdzieś w mediach społecznościowych walki. Uważam, że na to nie zasłużyłem, tak? Uważam, że zawsze byłem gotowy do walk, uważam, że zawsze dawałem tyle, ile miałem, dlatego dla mnie to jest tym bardziej kuriozalna sytuacja, gdzie na koniec wszyscy krzyczymy, ratujmy polski boks, a wszyscy mają w dupie to, co się dzieje. No sorry za kolokwialną wypowiedź moją, no ale tak to wygląda, tak? Patrzysz czasem tak gdzieś trochę zazdrości na no, chociażby freak fighty, na MMA, jak tam często się te gale odbywają, jaka jest promocja, czy... Jak patrzysz na kogoś, kto trenuje może znacznie mniej niż ty, a ma te walki często i nieźle na tym zarabia, czy w ogóle nie patrzysz, nie oglądasz się? Im tak? Bardziej, powiem ci tak, im więcej widzę w ostatnim czasie syfu, jaki jest wrzucany do sportu, tym bardziej rozumiem całą otoczkę tego MMA i całego syfu, który jest wrzucony w MMA. Bo uważam, że czasami lepiej zostać tym oszustem, założyć tą maskę w różnych organizacjach mieszanych sztuk walki i udawać kogoś, kim się nie jest i jednak na tym show, do którego się dąży zarobić, niż udawać naprawdę, że będzie coś, zrobimy coś dużego, a na koniec wychodzi ogromna kupa, której nie ma siły nikt sprzątnąć, a nawet ona się nie mieści w papersa. No tak to wygląda, no strasznie to wygląda, ale generalnie rzecz biorąc, no chciałbym się wypowiedzieć mniej elegancko, ale tutaj, no co mam ci mówić? No, jestem zrozgotany troszeczkę tą sytuacją, bo znamy się nie od dzisiaj, już wszyscy gdzieś tam kojarzą moją niezaładną gębę i moje nazwisko, że jestem w tym sporcie, a dalej są jaja taka inna. Zamiast po prostu robić sport, róbmy na coraz lepszym poziomie i po prostu walczmy, to my się ciągle zażeramy, dogadujemy i wychodzi z tego gówno i tyle. Coś jesteś w stanie powiedzieć o tych problemach wewnętrznych, o których słyszałeś, czy nie jesteś w stanie tego, czy albo nie chcesz tego wywlekać, bo ten projekt od początku wśród ludzi ze środowiska budził pewne takie znaki zapytania, bo z jednej strony fajnie, opakowanie świetne, światła, ta produkcja bardzo fajnie wyglądała, te twoje walki nawet niektóre były bardzo fajnie zorganizowane, jeżeli chodzi o poziom, czy fajne próby włączenia tego boksu olimpijskiego do tego show. Natomiast z drugiej strony dziwne ogłoszenia walk na ostatnią chwilę, czasem bardzo daleko od domów zawodników, bilety, których nie można nigdzie znaleźć, puste trybuny, mimo na dużych halach. Więc jakby zastanawiało mnie zawsze, jak ta promocja wielka, gdzieś widoczna za tym wszystkim kasa i pensje dla tych wszystkich zawodników, jak to wszystko się klei biznesowo. I nie wiem, czy to jest możliwe, że po prostu to się przestało kleić zupełnie? Troszeczkę mamy podobne przemyślenia, aczkolwiek wiesz, ja jako zawodnik najbardziej interesowało mnie to, co jest w ringu. Ja byłem zadowolony z przeciwników, byłem zadowolony, że tak powiem, z tego wszystkiego do pewnego momentu, tak? Chociaż pewne rzeczy też mnie i mój team zastanawiały, nawet jadąc na galę, mówię, piękny obiekt, pełna oprawa, światła, wszystko, ale czegoś brakowało i czego to już wszyscy wiedzą. A jaki był powód tego wszystkiego, troszeczkę nie mi oceniać, bo ja mówię, ja jestem od roboty w ringu, a nie poza. A też poza to, co mogłem, to robiłem, bo i udzielałem się w mediach społecznościowych, co wcześniej mi było troszeczkę zarzucane i w jakichś filmach promocyjnych i na każde wezwanie pojawiałem się w Warszawie, na różnych wszelkiego rodzaju nagrywkach. Także od siebie uważam, że nie za dużo mam sobie do zarzucenia. Może jedynie to, że z 3 walk wygrałem 2, a nie 3. No ale taki jest sport, to tak to wygląda. I kurczę, niestety, to jest już ryzyko zawodowe, tak? Ale poza tym mam tylko jedno pytanie, panowie, co dalej? I nie odpuszczę, bo kurczę, jak to odpuścić, wiesz, jak to jest, no
boks jest dla mnie, oprócz, wiesz, gdzieś tam, nie mówię w życiu prywatnym, ale jeżeli chodzi o takie naprawdę moją zajawkę, no to jest moim wszystkim, tak? Zajawkę, ciężko powiedzieć zajawkę, no to jest moje drugie życie, tak? No, wiesz, prywatnie to jest rodzina, dom, okej, okay. Ale tak, sport, jeszcze raz sport, także ciężko mi, że mi to ktoś zabiera przez swoje, nie wiem, niezdecydowanie, nie wiedzę co dalej, nie wiedzę co zrobić, a może, nie wiem, a może są inne powody, których ja nie wiem, nie za bardzo mnie to nawet interesuje, tylko panowie powiedzcie co dalej. Podoba mi się najbardziej w tym wszystkim twoja pasja i chęć powrotu do ringu. Widzę, że jest taka szczera, tego chce się widzieć od zawodnika. Natomiast no, mam nadzieję, że ci się to wszystko poukłada. Czekamy na tą odpowiedź, nie będziemy może więcej tego drążyć. Może niedługo się ta odpowiedź pojawi. Sam jestem ciekaw, co dalej z tym projektem i co dalej z tobą. Wiesz co, mam nadzieję, tylko po twoich słowach kończąc, że nie będę sam czekał zbyt długo. I mam nadzieję, że sytuacja po prostu się wyjaśni bardzo szybko, bo nie wiem, czy po prostu będę miał chęć kolejny raz być, wiesz, kopany w dupę i będę za chwilę skończył jako ten zawodnik, który niestety został potraktowany tak, a nie inaczej. No, no ale trudno, tak wygląda życie. Ja jedyne, co mogę zrobić, to trenować. Tylko jedno pytanie. Do czego? Na kiedy? Z kim? To jest pytanie. No, tylko nikt mi nie potrafi na to za bardzo odpowiedzieć. Także czekamy. Robię swoje, tylko mówię. No ciężko jest tak naprawdę... Może nie o motywację, bo ja po prostu kocham robić sport i trenować i okej, okay, tylko tak naprawdę wiesz, wygląda też jeszcze medal tak, z drugiej strony, że prywatnie każdy z nas musi płacić rachunki, czyli mnie interesuje, kiedy ja pójdę do pracy, a nie kiedy ja pójdę na trening, bo nikt mi nie zapłaci za to, że ja pójdę na trening, tylko ktoś mi może ewentualnie zapłacić moją karzę za walkę, no i tak to wygląda. Czekamy, ciężka sytuacja. I po prostu chętnie sam się dowiem, co dalej. Czekamy na, że tak powiem, kolejny ruch. No ty jesteś, robisz, widzę, że wszystko ze swojej strony, żeby się dowiedzieć, żeby w końcu zostało odpowiedziane twoje pytanie. No myślę, że takie publiczne pytanie też warto czasem zadać, żeby uderzyć w stół. Słuchaj, oczywiście, aczkolwiek też sytuacja tak wygląda, że to nie jest tutaj, wiesz, nie wiadomo co. To jest zwykłe pytanie, które wymaga zwykłej odpowiedzi, a tak naprawdę po każdej walce jestem o coś pytany, przed walką jestem pytany, także tutaj jest też konkretne pytanie i odpowiedzmy sobie szczerze, robimy, nie robimy, kiedy robimy, czy robimy, to są bardzo proste rzeczy, tylko wystarczy odpowiadać, albo odbierać telefon, albo dzwaniać, albo powiedzieć człowiekowi po prostu, który czeka, no bo to jest moje życie, a najcenniejsze, co mam w życiu, to czas i tak to wygląda. Dzięki wielkie. To ja dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.